Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem w studiu jest dziś Konrad Kuźmiński, prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Za kilka dni minie dokładnie rok, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o wprowadzeniu piątki dla zwierząt. Miało bardzo dużo się w przepisach o ochronie zwierząt zmienić. Pan, pan wtedy, gdy rozmawialiśmy, mówił, że tym razem Kaczyński wygra bitwę o zwierzęta i że nie może się doczekać, kiedy nastąpi koniec z trzymaniem psów na łańcuchu. Wiemy, jak to się skończyło. Piątka dla zwierząt bardzo szybko została wycofana. Czego zabrakło, że wtedy się nie udało? Albo no myśli... że znów się nie udało? Znów się nie udało, bo to była kolejna próba zmiany ustawy o ochronie zwierząt, ale niestety kolejny raz zwyciężyli tak naprawdę oprawcy, osoby, które chcą ten status quo yy, zatrzymać, które chcą pozostać w tym stanie średniowiecznym, a więc trzymanie zwierząt w warunkach drastycznie odbiegających od takich już yy, powszechnie obowiązujących yy, norm, yy, norm postępowania. Yy, no i niestety mamy to, co mamy, XXI wiek, a dalej yy, te zwierzęta po prostu. Po prostu bytują tak jak setki lat temu. To co dalej z tym projektem? Co dalej z piątką dla zwierząt, z trzymaniem? Psów na łańcuchu, z zakazem hodow hodowli zwierząt y, na futra, z zakazem wykorzystywania zwierząt w cyrku. To są bardzo ważne sprawy. Są to bardzo ważne sprawy, ale cały czas y, to będzie. Po prostu ustawa nie przeszła. Y, Neolit umysłowy zwyciężył i mamy to, co mamy, a więc organizacje dalej będą musiały borykać się y, z ustawą o ochronie zwierząt w takim kształcie, w jakim ona jest. A więc niedoregulowane przepisy, y, próba zmiany y, tego, tego systemu. Na lepszy, pomimo braku norm prawnych, które by to regulowały, więc kolejne, kolejny czas dla organizacji, kiedy będą musiały walczyć i borykać się. Bez tak naprawdę pomocy ze strony władzy ustawodawczej czy, czy też wykonawczej, a więc policja dalej będzie działała tak, jak działa, samorządy również, czyli ten system nie będzie działał i będzie się opierał wyłącznie na barkach organizacji społecznych. Tak, i mamy, taka, tak wygląda obecnie rzeczywistość i ona zostaje utrzymana. No niestety zostaliśmy po prostu, yy, mówiąc wprost, wszyscy zostaliśmy oszukani, jeżeli mm -hmm. chodzi o piątkę dla zwierząt. Politycy opozycji mówią, że oni pracują nad projektem. Zmian w ustawie o ochronie zwierząt mają przedstawić swoje pomysły jesienią. To ma być trójka z piątki. Wie Pan o szczegółach? No niestety, wydaje mi się, że projekt ten nie będzie miał racji bytu, ze względu na to, że doskonale wiemy, jak teraz układa się pozycja w Sejmie. I myślę, że nie ma woli politycznej, żeby kolejny raz zajmować się zwierzętami zbyt duże, zbyt dużo pieniędzy zostało wpompowanych w pompowanych, wycofanie piątki dla zwierząt, zbyt duże lobby jest osób, którym zależy na tym, żeby zaniedbywać zwierzęta, ponieważ mają z tego zysk, szczególnie jeżeli chodzi o cyrki, fermy futerkowe. No i te osoby zyskują również poklas wśród rolników, którzy nie chcą odpiąć swoich psów z łańcuchów. Mhm. Czyli nie liczy Pan na to, że zostanie ten projekt. Przedstawiony i że będzie miał szansę, żeby przejść. Myślę, w Sejmie. Że, że w tej kadencji i, i z tym rządem to się nie uda. Może przyszła kadencja Sejmu coś zmieni. Liczymy na to, ale w tej raczej takich szans nie będzie. Mhm. Czyli jaka jest dzisiaj rzeczywistość zwierząt, na przykład psów? Tragiczna. Tragiczna. Wystarczy zobaczyć na interwencje, które prowadzą organizacje, gdzie jeździmy, co robimy i z jakich warunków odbieramy te zwierzęta. No, my to, no to jest po prostu patologia, to co się dzieje, jeżeli chodzi o system utrzymywania zwierząt przez ludzi. Właściciele nie wiedzą o tym, że trzeba zwierzęta leczyć, trzeba o nie dbać, trzeba się nimi zajmować, że zwierzęta mają swoje jakieś prawa i trzeba godnie sprawować nad nimi tą opiekę. Tego ludzie nie wiedzą. No i myślę, że się nie dowiedzą, bo o edukacji w szkołach też było głośno, że miały być wprowadzone do podstawy programowej zapisy mówiące o edukacji humanitarnej, to również się nie udało, więc dzieci w szkole cały czas będą się uczyły o pantofelku, który rozwija się w błocie, a nie o zwierzętach, które żyją z nami na co dzień o psach, kotach czy o zwierzętach gospodarskich. Mhm. Więc będziemy ociemniałym narodem, który o swoich przyjaciołach e, najbliższych, e, czworonożnych, nie ma kompletnie zielonego pojęcia. Pod koniec sierpnia wspólnie z Fundacją Centaurus interweniował Pan w Mysłowie pod Jaworem w sprawie konającego wielbłąda na jednej z prywatnych posesji. Pisał Pan wtedy, że w tej sprawie zawiodło wszystko. Dlaczego? No tak, to była kolejna interwencja, która pokazała całkowitą niewydolność naszego państwa, jeżeli chodzi o kwestie ochrony zwierząt. Wielbłąd przez tydzień konał na prywatnej posesji, był przykryty plandeką i czekał na pomoc, żeby ktoś mu w tym cierpieniu ulżył, albo żeby ktoś wdrożył takie leczenie, które postawiłoby to zwierzę na nogi. Przyjeżdżała policja, przyjeżdżała inspekcja weterynaryjna, skarżyli się sąsiedzi, codziennie zgłaszali ten problem, nie wydarzyło się kompletnie nic, do czasu, kiedy po tygodniu w dniu konania w mękach przyjechały dwie organizacje, które chciały coś w tej sprawie zrobić, niestety. Ale zaraz przyjeżdża policja, lekarz weterynarii i nic nie stwierdza, no, nie podejmuje żadnych kroków? Żadnych, żadne kroki nie zostały podjęte, pomimo że wielbłąd leżał w błocie przez tydzień pod gołą, mówiąc kolokwialnie, chmurą. Padał na niego deszcz i nie wydarzyło się kompletnie nic. Co się wydarzyło, jakby się zajęliście sprawą? No niestety wielbłąd został poddany eutanazji a cała interwencja była dość problematyczna z tego względu, że bardzo duże koneksje, jeżeli chodzi o właściciela i policję, prokuraturę, więc nie była to interwencja prosta. Teraz domagamy się tego, żeby prokurator przeprowadził sekcję zwłok tego wielbłąda, żebyśmy dowiedzieli się tak naprawdę, co mu było, jaki był jego stan i żebyśmy postawili właścicieli w stan oskarżenia za to, że zaniedbali to zwierzę, że zwierzę na ich oczach musiało po prostu konać. Tam na tej posesji były także inne zwierzęta. Był jeszcze jeden wielbłąd. Co z nimi, w jakim one były stanie? No według nas te zwierzęta były wszystkie do odbioru, ale policja skutecznie utrudniała przeprowadzenie jakichkolwiek czynności. I ta interwencja właśnie pokazała też, jaki my mamy w Polsce problem, a więc każdy może nabrać sobie zwierząt różnych gatunków, Zwierze może być posiadaczem zwierząt egzotycznych, nie mając o nich bladego pojęcia i utrzymywać je w domowym gospodarstwie. I kończy się to właśnie w ten sposób, jaki my zastaliśmy w tym mysłowie, a więc zwierzęta po prostu umierały bez jakiejkolwiek opieki. Posiadanie takich zwierząt, tych egzotycznych, egzotycznych jest praktycznie również całkowicie wyłączone spod regulacji państwa. Pan redaktor jak będzie chciał również może sobie wielbłąda e, kupić na przykład i utrzymywać go w warunkach jakich chce. Mm -hmm. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała przeciwko panu akt oskarżenia do sądu. Według śledczych e, kradł pan zwierzęta, oszukiwał, naruszył mir domowy i naruszył nietykalność e, tak naprawdę osoby, właścicielki jednego z psów, tutaj przemoc fizyczna. Prawczyni nazywajmy rzeczy po imieniu. To... Ma Pan sobie coś do zarzucenia. Grozi Panu do 10 lat pozbawienia wolności? No, pomiędzy tym, co mi grozi, a pomiędzy prawomocnym wyrokiem jeszcze jest długa droga. Jak na razie wszystkie te próby prokuratury, które dotyczyły tego, żeby jak najbardziej stłamsić naszą działalność, skończyły się na niczym, a więc trzy wyroki uniewinniające, żadnego wyroku skazującego i myślę, że to jest dobry prognostyk na to postępowanie, które e, obecnie, kolejne postępowanie które prokuratura zainicjowała. Nawet gdyby w najgorszym scenariuszu, gdybym został skazany za kradzież konających zwierząt, to będę zadowolony, że e, jestem pierwszą osobą w Polsce, która za dobro została skazana i to naprawdę za dobro, którym nikt się nie interesował, tylko właśnie e, organizacje. Cały czas żyjemy mm -hmm. w przeświadczeniu, że zwierzę to nie jest istota żyjąca, jak mówi ustawa, jak mówi takie sumienie, takie zwykłe ludzkie odruchy, tylko że to jest przedmiot własności i człowiek nawet jak zaniedbuje je, doprowadzi do stanu agonii, to dalej może mieć do niego jakiekolwiek prawa. No my mówimy nie i my takie zwierzęta zabieramy. Sądy, sądy stają po naszej stronie jak dotychczas i mówiłem rzeczywiście jeżeli zwierzę kona macie prawo je odebrać, zabezpieczyć, wejść na teren do oprawcy, zabrać to zwierzę i wdrożyć wobec niego odpowiednie leczenie, którego zabrakło u właścicieli. Więc tak naprawdę no, z prokuraturą jeleniogórską mamy bardzo mówiąc kolokwialnie napięku, ponieważ wielokrotnie ujawnialiśmy sprawy jaskrawego znęcania się nad zwierzętami, które po prostu były... Zamiatane pod dywan były te postępowania umarzane, odkąd zaczęliśmy ujawniać twarze prokuratorów, ich imiona i nazwiska, którzy to robili, a więc taka personalna odpowiedzialność za swoje urzędnicze decyzje, no to od tego czasu zaczęły się ataki na nas, na organizację i stawianie zarzutów kradzieży zwierząt, których właściciele e, swoją drogą w większości zostali skazani za znęcanie się nad tymi zwierzętami, a więc z jednej strony oni katowali je, a z drugiej strony my dokonaliśmy ich kradzieży. Jeżeli według organów ścigania jest to rzeczywiście kradzież, bardzo się cieszę, będziemy kraść dalej. Czyli to, co prokuratura nazywa w ramach kradzieży, kradzieżą, w Pana mniemaniu jest to ratowanie zwierząt. No tak, do, ratowanie zwierząt, do którego my mamy ustawowe kompetencje, bo ustawodawca sam nadał nam e, instrumenty prawne reagowania na krzywdę, w tym właśnie tak Ostrego wkroczenia w sferę praw własności właściciela, więc my możemy nałożyć na właściciela środek przymusu i takie zwierzę od niego odebrać. Pomimo jego zgody, pomimo braku jego zgody, możemy takie zwierzę zabezpieczyć. A nie odbieramy zwierząt z różowych poduszek, tylko odbieramy zwierzęta konające na łańcuchach, nieleczone, zaniedbane. Coś się zmienia na tych interwencjach, jak pan jeździ z jednego miejsca do drugiego? Z jednej interwencji na drugą. A szczerze, szczerze mogę powiedzieć, że nie zmienia się nic. Z tego względu, że obecnie właśnie zaczęły się bardzo mhm. szerokie rozmowy na ten temat, że zwierzę to jest przedmiot, szczególnie rządzący nasi, czy to minister edukacji narodowej na przykład mówi, że zwierzęta nie mają swoich praw i to rzeczywiście jest zauważalne w tych środowiskach wiejskich, gdzie podejście jest takie, jakie jest prezentowane przez tego ministra. Panie Konradzie, a co w sytuacji, kiedy wyjedziecie na interwencję, nie odbieracie z, na przykład psa czy innego zwierzęcia, tylko dajecie czas na poprawę warunków. Wracacie tam powiedzmy po kilku tygodniach i co wtedy z reguły? Zostajecie. No, rzadko, rzadko kiedy właściciele stosują się do jakichkolwiek zaleceń, e, chyba że e, no naprawdę to ich zaniedbanie wynika z takiej nieświadomości ale gdzieś na swój sposób są przywiązani do tego zwierzęcia, ale najczęściej zwierzę w Polsce jest trzymane, bo tak, bo tak zawsze było. Każdy miał psa na łańcuchu, każdy miał kota w gospodarstwie, no i te zwierzęta po prostu są, a żeby im zapewnić odpowiednie warunki, no to już chętnych do tego nie ma. Jak dzisiaj wygląda sytuacja Adios? Wyprowadziliście się z pałacu, w cudzysłowie z pałacu, w Dziwiszowie do nowej siedziby w Pietrzykowie. Urządziliście się już w nowym miejscu? Cały czas się urządzamy, mamy kilka hektarów do ogarnięcia, mamy ponad 150 zwierząt, które wymagają opieki, a więc prace remontowo-budowlane są w toku, bo udało nam się zakupić dzięki pomocy darczyńców poniemieckie przepiękne gospodarstwo, w którym no największym problemem są aktualnie zabudowania. Ale ogrom pomocy płynie do nas, zarówno od osób prywatnych, jak i od y, firm, które nam pomagają stworzyć w tym miejscu prawdziwą oazę na wzór takich y, amerykańskich sanktuariów dla zwierząt. I, I właśnie taki jest plan, żeby to było pierwsze miejsce w Polsce, gdzie zwierzęta żyją na wolności, są otwarte mhm. nie są skrępowane w klatkach, w końcach. Gdzie to wszystko żyje w symbiozie, no i chcemy być takim wzorem do naśladowania dla innych organizacji, no ale wszystko wymaga czasu i środków finansowych, ale powoli działamy. Czego Wam jeszcze brakuje? Rąk do pracy. Właśnie przy pracach remontowo budowlanych zawsze chętnie przyjmiemy. Teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania osób z orzeczeniem kary, ograniczenia wolności, a więc do wykonywania prac społeczno użytecznych, również z pomocy właśnie skazanych będziemy chcieli korzystać w ramach tego środka. Myślę, że to będzie mm -hmm. też idealny sposób na resocjalizację sprawców różnych przestępstw. Y, więc y, no tak naprawdę ręce do pracy w każdej ale ilości. A to Wy wychodzicie z taką inicjatywą, żeby tych, tych ludzi ściągnąć do pomocy do Tak, pracy? zwróciliśmy się już do prezesa sądu y, mm -hmm. rejonowego w Świdnicy, że wyrażamy taką chęć i gotowość, a też wiemy, że y, mało jest miejsc, mało jest chętnych podmiotów, które mogą przyjąć jest i które na, chcą przyjmować. Na, na ten wasz wniosek? No ten wniosek y, pod koniec ubiegłego tygodnia został skierowany, więc czekamy na odpowiedź, ale po wstępnych rozmowach, które gdzieś prowadziliśmy z kuratorami y, zainteresowanie. Mam nadzieję, będzie. Mm -hmm. Co jakiś czas pisze Pan też w mediach społecznościowych, że brakuje Wam środków na kolejne interwencje, na, kole na leczenie zwierząt, bo to wszystko kosztuje. To trzeba sobie jasno powiedzieć, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja finansowa. No, sytuacja finansowa wygląda tak, jak myślę, że w większości organizacji, które ratują zwierzęta, bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa, bo my, w przeciwieństwie do e, innych instytucji, nie jesteśmy dotowani ani groszem, złamanym nawet. Więc, wszystko co mamy, wszystko co robimy, opiera się na e, wpłatach darczyńców, na pomocy właśnie osób e, o wielkich sercach. Raz jest gorzej, raz jest lepiej, jest to tak naprawdę zawsze sinusoida i wielka niewiadoma, e, na ile nas jest stać. No ale gdzieś na te y, wsparcie możemy, możemy zawsze liczyć, ponieważ myślę, że ludzie widzą efekty tego, co robimy. Konrad Kuźmiński, Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.